poprzednim odcinku pożegnałem się z największą przygodą w moim życiu, a mianowicie studiami w USA. Stało się to przez brak pieniędzy oraz niedogadanie pracy na kampusie. W tym samym czasie pojawiła się okazja na spełnienie innego marzenia w Polsce, czyli na drugim końcu świata. Szansa na wystąpienie u jednego z największych youtuberów oraz rozwoju w internecie. Tak więc po ciężkim przemyśleniu spakowałem walizę i wróciłem do Polski. Przywitałem rodzinę i od razu pojechałem na drugi koniec Polski do pewnego youtubera, a mianowicie Czajnika. Wziąłem udział w jego filmie na YouTube, gdzie do wygrania był Ford Mustang. Niestety bardzo szybko odpadłem, więc okazja została zaprzepaszczona przeze mnie. Była też inna szansa, w której nie zdołałem pokazać się z dobrej strony i dałem ciała. I wróciłem do domu z kolekcją porażek. Nie ukrywam, że dopadły mnie wtedy ciężkie stany. Nie chcę tego nazywać depresją, ale wszystko po prostu wydawało się być szare i nic nie miało sensu na tamten moment. Ta pasta porażek zmiotła mnie z planszy totalnie wtedy, bo to było zejście z życia marzeń w Stanach Zjednoczonych, grania w piłkę, rozwijania się i nagle BUM! Wszystko szybko spadło. Stało się, że jestem znowu w szarej Polsce, bez celu. Ciężkie gówno, nie? Powiem tak, ciężkie gówno. No pamiętam, to był bardzo ciężki czas wtedy. No ale postanowiłem, że zrobię sobie miesiąc takiego resetu od wszystkiego. No w tym czasie budowałem swoje zdrowie mentalne, chodziłem na siłownię oraz oglądałem trochę Netflixa. No i nie wiem, czy wiecie, ale nie w każdym państwie macie dostępne to samo na Netflixie. Więc ja na przykład nie mogłem dokończyć serialu, który zacząłem oglądać w Stanach Zjednoczonych, bo nie jest on dostępny w Polsce. Na szczęście istnieje coś takiego jak VPN. Tak się składa, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark VPN, który pozwala na zmianę twojej wirtualnej lokalizacji na dowolne miejsce na świecie. Czyli będąc w Polsce, mogłem zmienić sobie lokalizację na Stany Zjednoczone i dalej sobie oglądać seriale, które były dostępne w Stanach Zjednoczonych. Surfshark oprócz zmiany twojej lokalizacji również chroni twoje bezpieczeństwo w sieci oraz maskuje wszystko, co tam robisz, czyli no jesteś po prostu bezpieczny w necie. To znaczy, że możesz bezpiecznie używać publicznych sieci Wi-Fi, które czasami próbują wykraść twoje dane, bezpiecznie korzystać z aplikacji bankowych, jeśli twój bank wyraża zgodę na używanie VPN-a oraz łapanie lepszych cen w zakupach przez internet, bo nie wiem, czy wiecie, ale czasami jeśli zmienicie lokalizację na inne państwo, to dany produkt jest po prostu tańszy, na przykład bilety lotnicze. Jeśli chcesz skorzystać z Surfshark VPN, to z moim kodem Radek masz 83% zniżki oraz 3 miesiące za friko. Link w opisie. Oczywiście zapraszam do korzystania. Minął miesiąc i musiałem wziąć się do pracy. Szukałem ogłoszeń jako grafik komputerowy, ponieważ to jest mój zawód. Jestem po technikum graficznym. Niestety nie dostałem żadnej odpowiedzi w przeciągu 2 tygodni na moje CV. Tak więc zatrudniłem się jako dostawca jedzenia. Musiałem wziąć jakąś robotę na teraz, ponieważ miałem do oddania siano dla kumpla, który pożyczył mi 3 kółkoła na bilet do Polski, więc musiałem zabrać się do roboty. Jeździłem samochodzikiem 10 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Oczywiście nie jest to spełnienie marzeń, ale no jakoś musiałem zarobić wtedy pieniądze. Żadna praca nie hańbi, chodziłem dostarczać ludziom jedzenie. Czasami były to bardzo brzydkie klatki. Damn, jest tak creepy tutaj. Ale również zdarzały się dosyć fajne. Mega cozy tutaj jest, mega milutko. Osiedla na przykład, w których wizualizowałem sobie, że kiedyś będzie mnie stać na takie coś. Jest to jakby luksusowo. No ale to był czas, gdzie zastanawiałem się, co mam ze sobą zrobić tak naprawdę. Ciągle czułem się właśnie jakbym spadł ze szczytu swoich marzeń na dno, do szarej Polski. Znów brak celu, kiedy wstawałem z łóżka. Znów chodzenie do roboty, w której totalnie się nie spełniam. I nawet brak grania w piłkę nożną. Nie no, oczywiście coś tam czasami w domu kopnąłem. Ale niestety większego grania nie było. No i tak sobie żyłem przez jakiś czas. Bez celu, bez takich ambicji, jakoś taki byłem wyssany z emocji. Bardzo szare życie wtedy miałem. W mojej głowie to było bardzo, bardzo szare. No i przyszedł dzień, gdzie powiedziałem sobie: nie, no stary, nie możesz tak żyć, co? Weź się obudź w ogóle. I mówię: obudź się, stary, obudź się, nie? No i co, pogadałem wtedy ze sobą, poprowadziłem dialog wewnętrzny. No i postanowiłem wziąć się za siebie. Postanowiłem, że sam spróbuję coś działać w internecie na własną rękę. I zacząłem tworzyć filmy z moich przygód ze Stanów Zjednoczonych. Pierwszy film tworzyłem bez presji, bez żadnych oczekiwań. Wrzuciłem go na YouTube i BUM! W ciągu kilku dni ten materiał zebrał ponad 300 tysięcy wyświetleń. Wow! Nie mogłem uwierzyć, że to się tak dobrze przyjęło. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że
że doceniliście pracę. Ludzie w komentarzach prosili o dalsze części filmów, tak więc robiłem je, tylko że nie było to wtedy takie proste jak z tym pierwszym filmem, bo ten pierwszy film tworzyłem powiedzmy tam 2 tygodnie, czasami sobie siadałem, czasami robiłem, a teraz miałem w tygodniu jeszcze pracę oraz w weekendy miałem szkołę, bo chodzę też do szkoły weekendowej. Wyglądało to tak, praca 10 godzin dziennie plus 2 godziny na dojazdy, czyli 10-22 nie byłem w domu, gdy wracałem to robiłem nocki, żeby nagrać, skleić i zmontować ten filmik. Głównie w nockach pomiędzy dniami pracy i szkoły tworzyłem te filmy. 3:50 na 10:00 do pracy, co robi Radosław? Uwaga. Tak. Tak więc zawalałem nocki, żeby tworzyć te filmy. Dlatego teraz już może wiecie, czasami były takie niedociągnięcia w tych filmach, po prostu brak czasu na to wpływał. 10:52, ja mam na 11:00 pracy, dopiero skończyłem montować film, kurwa, spóźniony znowu jestem. Bardzo mi przykro, że się spóźniam do tej pracy, ale no nie mam czasu jak to zrobić szybciej. Zawsze muszę kończyć tą miniaturkę w dzień wyjścia, bo filmik kończę do tak naprawdę ostatniej nocki. Właśnie spałem 3 godziny, widać chyba, że nie spałem za dużo. I co, no robota teraz przede mną, 8-10 godzin, zobaczymy jak to będzie. Tak się żyje, zobaczymy czy dam radę wejść na mainstream i robić tylko filmy. Bardzo bym chciał, aczkolwiek. Dobra, dam radę, co tam. Byłem mega podjarany tym, że to wszystko idzie tak do przodu. Kurde, że całe życie ja gdzieś tam robiłem tego YouTube'a, próbowałem i teraz ile DM-ów zajebistych w ogóle dostaję od was, to jest mocno. Znowu poczułem się żywy. Tworzenie filmów powoduje we mnie ogromne szczęście, naprawdę. Czuję, że to jest coś, co właśnie kocham robić i to, co chcę robić w życiu. Tak samo jak piłka nożna. Właśnie wrzuciłem filmik na YouTube, jest godzina 18, no już pół godziny po uploadzie. Ja jestem w pracy. Jestem wdzięczny za każdą wiadomość, za każdy komentarz, za każdego suba, lajka. Naprawdę ja wypełniam wdzięcznością wszystko, co do mnie przychodzi. Kocham was wszystkich. Moje marzenia zaczęły się spełniać. Po takiej przybytej drodze, w końcu dodało po takim czasie, nie? Życie stało się bardzo intensywne. Średnio 4 godziny snu na noc. Wiedziałem, że to nie jest oczywiście zdrowe dla mnie, ale również wiedziałem, że to odda, że muszę w to cisnąć teraz, muszę poświęcić to. No i co? 7 tygodnia wrzucania filmów z mojej przygody w Stanach Zjednoczonych, którą przeżyliście razem ze mną i to w takiej wielkiej ilości. Naprawdę jestem wdzięczny. I udało nam się wspólnie wbić 100 tysięcy subskrypcji na kanale, jednocześnie spełniając moje marzenie z dzieciaczka takiego, które ciągle we mnie jest. Przerosło to moje wszelkie oczekiwania, będąc szczerym. Nie wiedziałem, że to aż tak bardzo wystrzeli do góry. Wow, w ogóle jestem tak dumny z tego, że udało nam się stworzyć taką społeczność i to w takiej ilości. Jako iż seria ze Stanów Zjednoczonych zakończyła się, wielu z was wysyłało mi pytania w komentarzach, czy na Instagramie, w DM-ach, czy gdziekolwiek. Po prostu mnóstwo pytań o Stany. Na film wybiorę 3 pytania, które się najbardziej powtarzały i na nie odpowiem. No i pierwsze pytanie, które padało zdecydowanie najczęściej. Czy zamierzam wrócić do Stanów Zjednoczonych? Czy zamierzam wrócić? Tak, szykuje się coś grubego, ale na to będziecie musieli jeszcze trochę poczekać. Dlatego subskrybujcie kanał i za jakiś czas na pewno będę o tym informował. No najprędzej na Instagramie. Czy mam kontakt z kumplami stamtąd? Oj tak, tak jak mówiłem, zżyliśmy się jak bracia, ale w sumie zapytajmy ich. Alright, so guys, just answer me. Are we still in touch? Yeah, is the question from the people. From like, we hate each others and fuck them, guys. Fuck you guys. Yeah. No, thank you on the Radix fans, yeah, we appreciate it. Do I find your blogs fucking porn? We miss you, Radix, we miss you, yeah. Yeah, shut the fuck up, people! You can't play FIFA. Like, my opponent got a penalty in the 119th minute. It's fucking typical in FIFA, man. Gadamy sobie co jakiś czas, próbujemy gadać sobie co tydzień, co 2 tygodnie, także z chłopakami jest dalej kontakt. I nawet mogę wam zdradzić, że w przyszłości planujemy coś kontentowo jeszcze ogarnąć z chłopakami, także wszystko mega fajnie się składa. Czy zrobię zbiórkę? No i słuchajcie, to jest mega, mega miłe, że chcecie mi pomóc finansowo, żebym wrócił tam do Stanów i ja naprawdę bardzo to szanuję. Jeśli ktoś serio ma parcie, żeby wpłacić mi jakiś pieniądz czy cokolwiek, możecie po prostu wesprzeć mnie na YouTubie. Ale powiem wam, ja wychodzę z takiego założenia, że mnóstwo innych ludzi lub zwierząt bardziej potrzebuje takich pieniędzy. Ludzie, którzy na przykład walczą o zdrowie czy nawet o życie. Takie moje zdanie. Zrobicie co chcecie oczywiście.
Było jeszcze kilka fajnych pytanek na Instagramie, na które odpowiem właśnie też na Instagramie, dlatego zapraszam tam, Radixon. Ale zostaje jedno najważniejsze pytanie. Co dalej? Co będzie dalej z kanałem? W czasie serii z USA stworzyliśmy naprawdę super świetną społeczność. Stworzyliśmy świetny kanał. No i mam szczerą nadzieję, że nie tylko polubiliście serię z USA, ale również mnie i moje produkty, czyli moje filmy. I zostaniecie ze mną na dłużej, ponieważ nagrywam dla was dalej i kolejny mój owoc zobaczycie za tydzień o 17:30 na kanale. Powiem wam tylko, że jest to start nowej serii i nie jest to w Polsce. Więcej dowiecie się w kolejnym odcinku. Ciao! Stary, jak to się uda?